Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Co masz w swojej szafie? Dzisiejszy odcinek jest dedykowany szczególnie męskiej części widzów, ponieważ gościmy u siebie blogera modowego Dawida Tymińskiego, znanego jako Second Hand Dandy. Pozdrawiam wszystkich widzów. No właśnie, Dawid, powiedz nam, jak zaczęła się twoja historia z blogowaniem? Skąd się wziął u mężczyzny, studenta public relations pomysł na prowadzenie bloga modowego? Temat mody męskiej był mi bliski, odkąd tak naprawdę pamiętam. Już jako mały chłopiec zajmowałem się tym tematem. Myślę, że takim katalizatorem, który sprawił, że zacząłem się nim zajmować na poważnie, była matura, kiedy trzeba było już trochę wyjść poza te ramy dziecięcego ubioru i stać się, powiedzmy, mężczyzną, bo to jest taki, powiedzmy, swego rodzaju rytuał przejścia. Wtedy zaczęły się lektury pierwszych blogów modowych, które wtedy zaczęły swoją działalność w Polsce. Wkręciłem się w temat tak mocno, że w pewnym momencie stwierdziłem, że w sumie ja także może mógłbym w takiej formie się odnaleźć, jako że ona też gdzieś była tak trochę znajdowała się na styku moich zainteresowań, bo ja też interesowałem się takimi literackimi próbami. Zawsze chciałem się sprawdzić jako model, co ze względu na hobbici dość wzrost było niemożliwe. I zawsze lubiłem także kontakt z ludźmi, a ta interaktywna forma była bardzo ciekawa. Później przeniosłem się na studia do Wrocławia, do większego miasta. Wiadomo, kontakt z całą atmosferą tego miejsca, z większą ofertą sklepową, z nowymi osobami sprawił, że też w tym temacie mogłem się rozwinąć. Podjąłem studia prawnicze, które po 2 latach musiały ujść w cień, bo ten temat blogowy tak mnie pochłonął i ta pasja rozwinęła się na tyle, że przestałem mieć serce do paragrafów, a bardziej ciągnęło mnie w stronę krawatów, marynarek i poszetek. No i później właśnie podjąłem nowe studia, które też są wielkim wsparciem, jeśli chodzi o blogowanie. No i jest to coś, bez czego nie mogę żyć. Codziennie rano wstając mam tę perspektywę, że wstaję jako człowiek spełniony, robię to, co lubię i każdemu życzę, żeby mógł znaleźć w sobie takie pokłady siły, żeby zawalczyć o swoją pasję. Bo tak jak mówi jedno z ciekawszych chińskich starych przysłów, znajdź to, co lubisz i zamień to w pracę, to wtedy nie przepracujesz ani jednego dnia. Ja nie czuję się, jakbym był w pracy codziennie wstając rano z łóżka. Super, pięknie powiedziane, Dawidzie. A powiedz nam, słuchaj, kim są twoi odbiorcy? Czy to są głównie mężczyźni, czy również kobiety zaglądają na twojego bloga? Co ciekawe, tak to się przyjęło, że ta struktura demograficzna powinna wyglądać jednolicie, że temat mody męskiej powinien interesować tylko panów. Ale w przypadku mojego bloga jest trochę inaczej, bo te proporcje rozkładają się po połowie, co dla mnie jako dla mężczyzny jest dość łechcące, tak spora obecność kobiet, które też są bardzo aktywne, bo to nie jest tak, że one sobie tylko podglądają i są bierne, ale także dzielą się swoimi spostrzeżeniami, takimi nieco z boku, trochę właśnie z innej damskiej perspektywy, co jest ciekawe. No obecność panów, tak jak mówię, jest zrozumiała. Też akurat w przypadku mojego bloga udało się zbudować całkiem sporą społeczność, taką mocno zaangażowaną, od której ja też dużo daję i co też cenię sobie w blogowaniu, bo to nie jest tak, że to autor jest jakimś guru i on rzuca coś w eter i to nie ma żadnego oddźwięku, tylko w przypadku blogowania działa to na zasadzie synergii. Ja dając od siebie, bardzo dużo odbieram także od swoich czytelników. A że mam świetnych czytelników, wspaniałych, cudownych i zaangażowanych, no to im więcej z siebie daję, tym więcej otrzymuję także. Okej, dzięki. W takim razie zapraszamy was wszystkich do zobaczenia, co Dawid przygotował na dzisiejszy odcinek. Zajrzyjmy do twojej szafy, Dawid. Jeżeli miałbym w jednym słowie określić to, czym jest mój styl, to na pewno użyłbym tutaj pojęcia dandyzmu, no który też nieprzypadkowo znajduje się w nazwie mojego bloga. Dandyzm był to pierwszy historycznie odnotowany lifestyle, który miał swój czas pod koniec XVIII wieku i była to taka koncepcja, taki styl życia, w którym osoby, które aspirowały do posiadania wyższego statusu społecznego, takiego statusu nie miały, poprzez strój starały się właśnie manifestować to dążenie. Co się w tym zawiera? Zawiera się w tym przywiązanie do klasycznej męskiej elegancji, próby interpretacji trochę bardziej twórczej, aniżeli takie klasyczne i korzystanie ze wszystkich możliwości, jakie daje moda męska. Dlatego właśnie, że moda męska ma tak bardzo szerokie spektrum, które obejmuje stylizacje bardzo formalne, poprzez wszystkie 50 tysięcy odcieni smart casualowych szarości, po stylizacje zupełnie niezobowiązujące i casualowe, grzechem byłoby z tych możliwości nie korzystać i w ramach swojej garderoby jak najbardziej to robię.
jeśli miałbym określić tak, że czym kierowałem się przy doborze tych tutaj elementów, to będzie to wyznawana przeze mnie filozofia procesualnego podejścia do tematu budowania garderoby. Nie chodzi o to, aby co sezon wymieniać większość rzeczy, ponieważ gonimy za trendami i nie inwestujemy w pewne klasyczne rozwiązania, ale właśnie, aby stworzyć sobie takie pole bazowych elementów, które wstawszy w nocy o godzinie 4 nad ranem i wyciągnąwszy je z szafy, będziemy w stanie coś z nich ciekawego złożyć bez większego namysłu. I wiadomo, takim jednym z pierwszych klasyków będzie klasyczny jednorzędowy garnitur, który posiada takie bardzo klasyczne rozwiązania jak kieszenie cięte spadkami, szerokość klap taka dostosowana do sylwetki noszącego, właśnie jednorzędowe zapięcie. Ten garnitur odnajdzie nam się we wszystkich sytuacjach, które wymagają od nas bardziej formalnego ubioru. Dobrze, żeby był w ciemnym kolorze, tak jak na przykład ten mój tutaj w takim kolorze ciemnoszarym, antracytowym, albo w granacie. Są to dwa kolory, które najczęściej w przypadku garniturów się pojawiają. Jeśli miałbym też powiedzieć, jak garnitury próbuję personalizować, to na pewno jednym z takich elementów będzie tak zwana zdekompletowana kamizelka, czyli nie będąca od kompletu z tego garnituru, ale charakteryzująca się innym kolorem, innym wzorem, inną fakturą materiału i samym materiałem także. Bardzo lubię to rozwiązanie, ponieważ pozwala ono dodać coś ciekawego do garnituru i jasno oddzielić marynarkę od spodni. Jest to dodatkowy element, który tutaj potrafi ze zwykłego takiego, powiedzmy, biznesowego, roboczego garnituru sprawić, żeby wyglądał on nieco inaczej. Jeśli chodzi o uzupełnienie garnituru, nie w sposób wspomnieć o koszulach. W tym temacie także jestem dość konserwatywnie nastawiony i wybieram takie kolory koszul, które pozwalają rozświetlić twarz noszącego i pozwalają na eksponowanie innych elementów garderoby, takich jak na przykład krawaty, czy właśnie jakieś inne dodatki. No i z tego powodu najczęściej w mojej garderobie koszulowej znajdziemy takie bazowe propozycje w stylu białym, w kolorze białym czy błękitnym, a także różnego rodzaju miksy kolorystyczne, wykorzystujące także jeden kolor bazowy i jeden kolor mocniejszy, jak na przykład ta koszula w kratkę typu gingham bądź wishy, bo dwie nazwy tutaj nam funkcjonują. Jeśli z kolei miałbym powiedzieć i wybrać taki element, który najmocniej określałby mnie jako entuzjastę męskiego stylu i dandysa, to byłaby to ta marynarka. Wielu panów w kontekście marynarek myśli sobie od razu o kolorach ciemnych, takich bardziej jednolitych. Ja jestem zwolennikiem także takich marynarek właśnie w kolorach jasnych, z wyraźną fakturą, z nieformalnymi rozwiązaniami, jak na przykład nakładane kieszenie, które odróżniają te marynarki od takich klasycznych marynarek garniturowych, które pozwalają właśnie gdzieś tam nadać pewnego personalnego sznytu. Jeśli chodzi o jasne kolory w kontekście marynarek, posiadają one też mocne uzasadnienie funkcjonalne, ponieważ modelowa męska sylwetka różnie jest nazywana. Może być to odwrócony trójkąt bądź odwrócony trapez, czyli taka sylwetka z wyraźnie zarysowaną linią ramion i z węższymi biodrami. Kiedy na przykład do takiej marynarki dorzucimy sobie ciemne spodnie, wtedy ten jasny kolor rozszerzy nam te okolice właśnie klatki piersiowej i ramion i będzie to bardzo dobrze eksponowało właśnie tę męską sylwetkę pożądaną właśnie w kontekście męskiej mody. Kolejnym takim bazowym elementem, o którym nie sposób nie wspomnieć, jest granatowa marynarka. Może przybierać różne formy. Ja akurat tutaj posiadam dwurzędowy blazer, czyli granatową marynarkę z metalowymi guzikami. Ale równie dobrze zamiast takiej można byłoby sobie sprawić klasyczną, prostą, jednorzędową marynarkę, podobną w typie do tej błękitnej, którą pokazałem wcześniej. Granat jest kolorem bazowym. On pozwala eksponować inne, bardziej wyraziste kolory, pozwala im należycie wybrzmieć na swoim tle, dlatego to jest najbardziej uniwersalny kolor, jaki tylko można sobie wyobrazić w przypadku mody męskiej. Taka marynarka odnajdzie się świetnie w szerokim spektrum smart casualu, kiedy na przykład zestawimy ją sobie z kontrastowymi spodniami i obudujemy odpowiednimi dodatkami, żeby właśnie tutaj ten jej formalny charakter nieco obniżyć.
ale jeżeli chcemy sobie ją nosić bardziej formalnie, to możemy ją sobie na przykład zestawić z szarymi spodniami i wtedy uzyskamy coś, co nazywa się w nomenklaturze męsko-modowej zestawem klubowym. I jest to zestaw, który jest najbardziej odpowiedni na takie okazje, kiedy chcielibyśmy utrzymać elegancję, ale nie uważamy, że garnitur byłby najbardziej odpowiednią ku temu formą. Ale tak jak wspominałem, nie samymi marynarkami, krawatami i garniturami człowiek żyje i skoro mamy tak szerokie spektrum mody męskiej, to grzechem jest z niego nie skorzystać. Dlatego ja także czasami bardziej niż marynarki i krawaty eksploatuję takie bardzo casualowe rozwiązania w stylu na przykład bardzo prostego marynarskiego t-shirta w biało-granatowe pasy, casualowego klasyka w postaci denimowej kurtki, takiej prostej właśnie bez przeszyć w bardzo klasycznym designie. To możemy sobie uzupełnić wtedy właśnie jakimiś spodniami, czy to spodniami typu chino, które też się charakteryzują taką pewnego rodzaju kameleonowatością, bo wtedy możemy sobie, w zależności od tego, co do nich dobierzemy, to możemy kształtować ich charakter. Albo będą bardzo formalne, albo będą zupełnie nieformalne. W tym przypadku właśnie możemy sobie je odformalizować, a jeżeli byśmy chcieli na przykład sobie nadać właśnie jeszcze więcej kontrastu, to wtedy możemy sobie zaaplikować taki jaśniejszy kolor. I wtedy mamy taki zestaw, który nam spokojnie pozwoli być niezobowiązującym, nieformalnym, ale jednak stylowym w takich sytuacjach, które tego wymagają. To jest taki zestaw, który bardzo często lubię sobie na przykład zakładać na uczelnie. W kontekście mody męskiej nie sposób nie wspomnieć o dodatkach, bo są one bardzo ważnym elementem męskiej garderoby, który pozwala stawiać przysłowiową kropkę nad i. I w przypadku panów, którzy nie pałają szczególną miłością do krawatów, a chcieliby sobie może popróbować też tego elementu garderoby, mam dwie propozycje. Pierwsza jest to wersja trochę bardziej formalna, utrzymana w bazowej palecie granatów i błękitów. Te groszki mogłyby być w innym kolorze, na przykład białym, i wtedy tak, żebyśmy mieli taki krawat, który by odnalazł się w wielu stylizacjach. I to jest takie rozwiązanie bardziej formalne, które aczkolwiek można też do marynarek smart casualowych czy spodni typu chino nosić. Ale jeżeli byśmy chcieli już taką klasykę właśnie smart casualu i to, co najczęściej panowie wybierają i czego poszukują w kontekście krawatów współcześnie, no to byłyby krawaty typu knit, czyli właśnie te dziergane ze ściętym spodem, odrobinę węższe, wykonane czy to z wełny, czy z bawełny, czy z jedwabiu. One, posiadając bardzo wyraźną fakturę, taką teksturę, trójwymiarowość, bardzo dobrze wpisują się w te wszystkie rozwiązania właśnie półformalne, które wymagają takiego wyczucia, wysmakowania w doborze tych elementów. No i nie przywodzą takich konotacji, jakie przywodzą na przykład właśnie te krawaty jedwabne, lite. Na początek na pewno bardzo dobra opcja. I w przypadku dodatków także ciekawą sprawą są poszetki. Na początku warto sobie powiedzieć, że poszetką nazywamy właśnie chusteczkę, którą ozdobnie wkładamy sobie do kieszonek piersiowych znajdujących się w marynarkach. Te kieszonki zwią się z niemieckiego brustaszami. Te chusteczki też często w polskiej nomenklaturze nazywane są butonierkami, błędnie, ponieważ butonierka jest to dziurka od guzika znajdująca się w klapie marynarki, która kiedyś pełniła właśnie też rolę taką funkcjonalną, ponieważ te marynarki były zapinane aż pod samą szyję i to jest pozostałość. To są poszetki. Poszetki są ciekawe, ponieważ potrafią dopełnić każdą stylizację. Mają też uzasadnienie funkcjonalne bardzo, bardzo, bardzo dobre, ponieważ pozwalają optycznie poszerzać okolice klatki piersiowej, a jako, że powiedzieliśmy sobie wcześniej, że męska sylwetka powinna oscylować w granicach tego odwróconego trójkąta bądź trapezu, no to tutaj to poszerzenie, każde poszerzenie tej partii męskiej sylwetki jest nie do przecenienia. Te poszetki warto koordynować sobie kolorystycznie, czy to do krawata, czy do całości zestawu. Ja jestem zwolennikiem raczej tego drugiego podejścia, ponieważ lubię, kiedy te elementy grają ze sobą do jednej bramki i się wzajemnie uzupełniają. I zaproponowałbym dwa modele. Pierwszy, taki bardzo bazowy, połączenie palety bieli i granatów w mikrowzór, taki groszkowy. I tutaj spokojnie, czy do takich formalnych garniturów, czy do nieformalnych marynarek smart casualowych, spokojnie można sobie to dobrać. Jeżeli wtedy jesteśmy jeszcze zwolennikiem białych bądź błękitnych koszul, to w ogóle nie ma z tym problemu. I druga może się wydawać odważna na pierwszy rzut oka, ale jest naprawdę świetną opcją, to poszetka bardzo wzorzysta. Tutaj mamy akurat indyjski wzór paisley,
który charakteryzuje się właśnie takim łezkowym wzorem. I dużo kolorów mamy, ale jednak nadal dosyć takie stonowane, nie wybijające się na pierwszy plan, grające ze sobą bardzo ładnie. I wtedy taka mnogość kolorystyczna daje nam możliwość dobrania bardzo wielu krawatów czy koszul właśnie pod któryś z tych kolorów, dlatego jest ona tak bardzo uniwersalna. No i na koniec warto sobie wspomnieć także o obuwiu, które w Polsce jest tematem dosyć trudnym, ponieważ posiadamy mało miejsc, w których możemy w dobrej cenie znaleźć buty w klasycznym designie. I zaproponowałbym tutaj dwie pary, ponieważ Bernard Retzel, jeden z ekspertów mody męskiej, autor książki Gentleman, mówi o tym, że trzeba mieć co najmniej dwie pary, ponieważ jedna para powinna po całym dniu użytkowania odpocząć sobie i wtedy użytkujemy tę drugą parę. Ma to swoje uzasadnienie, nie tylko estetyczne, ale także higieniczne, ponieważ właśnie tutaj nadmierna eksploatacja jednej pary butów może nas zaprowadzić w rewiry, w które może niekoniecznie chcielibyśmy się zapuszczać. I tutaj dwa rozwiązania. Pierwsze to są zamszowe chukka boots, które są takim obuwiem tranzycjonalnym, będącym gdzieś pomiędzy stylem formalnym i nieformalnym. Naprawdę znajdują się świetnie i w stricte casualu, i w takim smart casualu. Jeżeli dysponujemy nieformalnym garniturem, wykonanym czy to z bawełny, czy z lnu, z takimi właśnie detalami nieformalnymi, to one jak najbardziej wtedy też nam będą z tym współgrały. Tutaj to, co do nich dobierzemy, kształtuje formalność samego buta, więc to jest naprawdę bardzo ciekawa opcja. I drugą opcją są klasyczne broksy, czyli buty z charakterystycznym ażurowaniem i perforacjami, wywodzące się z obuwia rolników brytyjskich, którzy perforowali swoje buty, aby szybciej schły, ponieważ musieli pracować w dosyć bagnistych okolicznościach przyrody i to miało swoje uzasadnienie funkcjonalne. Później zostało to podpatrzone przez brytyjskich arystokratów i efektem tego zostało spopularyzowane. To są także buty świetne, ponieważ potrafią odnaleźć się w stylizacjach bardzo formalnych, a także w takich zupełnie nieformalnych i w zależności od tego, co sobie do tego dobierzemy, tak te buty nam się będą sprawowały. Jestem także gorącym zwolennikiem stosowania różnych kosmetyków do butów, jak również prawideł, ponieważ jeżeli już zainwestujemy w te buty pewną sumę pieniędzy, no to warto, żeby nam posłużyły przez choćby kilka sezonów, a takie zabiegi pielęgnacyjne i taki sposób dbania o buty może znacząco wpłynąć na przedłużenie żywotności tychże butów. Zapraszamy Was serdecznie do odwiedzania blogu Dawida. Dawid, przypomnij wszystkim jeszcze raz, jaki to blog. secondhandandy.pl. Ja ze swojej strony bardzo serdecznie dziękuję Domodi za zaproszenie. Dziękujemy. I wszystkim oglądającym za poświęcony nam czas. No to co, widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Do zobaczenia.